Hej, cześć, witajcie, z tej strony Galatkis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry ARK Survival Evolved. Kontynuujemy naszą serię dosyć standardowo. Ja powróciłem sobie do swojego save'a i chciałbym, powiedzmy, lekkie sprostowanie co do poprzedniego odcinka, bo część z was, większa część z was ogarnęła, że wykorzystywałem swojego save'a, żeby wam oczywiście pokazać na różnych komendach i tak dalej, jak zespawnować do Dorexa i inne rzeczy, ale część z osób nie ogarnęła tego, że zrobiłem to tylko po to, żeby wam to pokazać. Nie zrobiłem tego na swoim save'ie i tego do Dorexa tu nie było na tym save'ie. To jest kopia save'a, to była właściwie kopia save'a. To jest już mój save właściwy i tutaj nie ma żadnego do Dorexa, tu nie ma żadnej czapki. I tu wszystko jest tak, jak było przed tamtym odcinkiem, więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieli, o co chodzi. To, co udało mi się też w międzyczasie zrobić, to pójść po trochę metalu. Trochę metalu się uzbierało. Zawsze zapominam spojrzeć, który był dzień. Nie wiem, który był dzień. Któryś tam był sobie dzień. Uzbierałem w ileś tam czasu trochę tego metalu. Jedna góra, druga góra. Nie było całkiem trudno, bo teraz już powiedzmy, mam ogarnięte, gdzie jakie skałki są. Tutaj też są piece odpalone. Ten jeden nie jest odpalony, bo mi się już szczerze mówiąc nie chciało odpalać drewna. W nich powoli się tutaj ten metal przepala. Trochę tego drewna też tutaj powrzucałem, żeby się powoli przepalało. Myślę, że drewna dałem dosyć wystarczającą ilość, ale mimo, że już tyle razy przepalałem, to niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście wystarczy, bo mam w tej chwili jakoś 1300 metalu. W międzyczasie coś zużyłem, coś przepaliłem, więc coś tutaj wyszło. No i tak to się tutaj powoli działa. O, tu sobie też jeden piec działa i mam nadzieję, że ten metal starczy mi na zrobienie tego pieca, który jest na samym dole. Industrial Forge. No i będę musiał też pozbierać sobie do niego cementing paste, niestety kamieni mam tyle właściwie, co nazbierałem z przejścia jakiegoś zwykłego. O, jeszcze mogę coś skraftować, dobra, to sobie tu wrzucimy. No bo niestety nie mam kamieni, więc nie mam też w ogóle, nie no, chitynę mam, nie mam kamieni, będę musiał sobie tych kamieni pozbierać. Tylko że to są około 4000 i to też trochę będzie na pewno zbierania, myślę, że ze 3-4 dni pewnie na to poświęcę, żeby, w sensie w grze 3-4 dni na to poświęcę mniej więcej, żeby coś takiego móc stworzyć. Weźmy sobie te 400 coś, prawie 500 hityny z spinki. Jeszcze po ostatniej wyprawie. Ja nie byłem jeszcze expić znowu, więc myślę, że znowu tej hityny się trochę tam nazbiera. To jest akurat całe szczęście, to mi się akurat podoba, że ta hityna się dosyć szybko tam zbiera. I możemy dokraftować jeszcze 21 z tego kamienia, które posiadamy w tej chwili. Niestety chyba więcej kamienia nie posiadam. No i chyba właściwie tyle. Nie pamiętam, czy tu jeszcze kamień jakiś chowałem. Nie, nie chowałem tu kamienia. Więc tak, plan na dzisiejszy odcinek jaki jest, to jest to, o co prosiliście mnie już w sumie dosyć dawno. Niestety nie byłem w stanie tego zrealizować z tego względu, że no... moja Rexona musiała odczekać swój czas po zrodzeniu, powiedzmy, ostatniego jajka. Ale jak widzicie, w międzyczasie, kiedy ja sobie grałem, jej czas tutaj już minął i możemy ją sobie wykorzystać do tego, żeby dała nam jajko, żeby dała nam swojego potomka i Durexa. Wejdziemy jednego w drugiego. I co teraz będzie najgorsze, to to, że będę musiał je zablokować. A że będę musiał je zablokować, będę musiał wykorzystać co najmniej dwa stworzenia dodatkowe. Czyli chociażby Paracera, który tutaj, mam nadzieję, ładnie powiedzmy zablokuje wyjście, które niestety nie jest w stanie zablokować wyjścia aż tak, jakbym chciał, bo Rexona ustawiła swój ogon w tym miejscu, w którym ja bym nie chciał. Dobra, teraz powinno być już ok. Względnie ok. Dobrze. Więc teraz tak, staniemy sobie w ten sposób. Zaraz tu staniemy sobie jeszcze Elą i mam nadzieję, że nie będzie większego problemu, żeby po prostu puścić je, żeby dostać to jajko i żebyśmy mogli się potem pobawić z samym nowym Rexem. Mam nadzieję, że nie będzie to naprawdę większy problem. Mam pytanie, czy tu przejdzie. Nie powinna. No trudno. Nie powinna albo nie powinien. No, na pewno. Dobra, chodźmy i spróbujmy, czy to da radę, czy to podziała. Enable wandering. Enable wandering. I nie są w stanie wyjść. Nie są w stanie wyjść, to mi się podoba. W takim razie my czekamy sobie na jajko, które powstanie z Rexon na 37 poziomie i z Durexa na 53. Standardowo próbują uciec. Tylko teraz tak, ty masz 700 coś obrażeń. Całkiem, dajmy radę. Już dawno nie widziałem go w ogóle bez tego skina. O, teraz wygląda normalnie, do takiego jestem przyzwyczajony, a
Do tego cały czas się nie mogę jeszcze przyzwyczaić z tym kostiumem szkieleta. No cóż, tak to sobie działa, jak to sobie działa. No i teraz tak, trzeba poczekać oczywiście na mating progress, czyli trzeba poczekać na jajko, potem trzeba poczekać na to, żeby z tego jajka się coś wykluło. No i potem jeszcze trzeba poczekać, aż dorośnie. Więc na pewno chwilę sobie spędzimy naszym niemnet, jak to okrzyknąć, zamku powiedzmy, w którym sobie to wszystko trzymamy. Będę musiał też Toruka sobie gdzieś przestawić, bo on mi tutaj szczerze mówiąc bardziej przeszkadza niż pomaga. I właśnie myślałem, czy go nie przestawić na zamek. Co prawda nie wiem, czy będę miał tam tyle miejsca. Liczę na to, że będę miał tam tyle miejsca. Tylko niestety musimy czekać na jajko. O. No dosyć dziwnie wygląda. No nie ma co narzekać. Ile na to do tego jajka jeszcze? Bo nie widzę. Tutaj jeszcze, no 25%. Chwila niestety jest. Będę musiał też, widzę, ponaprawić takie sprzęty jak chociażby miecz. No tutaj nie jest najgorzej, chociaż kusza wymagałaby naprawy. To jest co prawda tylko 9 sztuk. No tutaj już 19, to już zdecydowanie gorzej. No tu 4, ale tylko kawałek jest zjechany. 1900 punktów i szczerze mówiąc nie wiem, czy w coś będę jeszcze inwestował, bo nie za bardzo potrzebuję w cokolwiek tutaj inwestować. A to jest plus, bo będę miał więcej punktów na później. O, będę się również potem zająć, jak już sobie stworzę ten piec. To po pierwsze to, że będzie się bardzo szybko metal przypalał. Będzie bardzo fajne i bardzo przydatne. O, dziękuję bardzo serdecznie. Będzie bardzo przydatne do tego, żebym mógł sobie bardzo szybko przepalić metal na chociażby właśnie windę, którą będę chciał ogarnąć. Dobrze, teraz pozwólcie mi tutaj przejść, dziękuję. No i ja muszę się przejść oczywiście tam. Nie przyprowadziłem jeszcze raptorów, które tam na pewno są. I tutaj mam jeszcze Dire Wolfa, mamy jeszcze Parazaura. Spokojnie, ja pamiętam o nazwach i myślę, że przy kolejnej okazji, kiedy będziemy mogli sobie coś oswoić, to oczywiście oswoić je, wykluć, raczej wykluć, to będziemy sobie oczywiście je nazywać, bo ja jak zwykle daję wam trochę czasu na to, żebyście sobie wymyślali te nazwy, bo myślę, że byłoby to dosyć nie fair w stosunku do innych osób, które na przykład nie mają tyle czasu, żeby oglądać odcinki zaraz po tym, kiedy się pojawiają. W sumie to jest dosyć ciekawe, czy macie tak, że zazwyczaj oglądacie odcinek tego dnia, kiedy ja go wypuszczę, czy oglądacie go na przykład później, czy oglądacie go, nie no, wcześniej nie macie opcji, ale czy oglądacie go na przykład dzień później, dwa dni później, tydzień później, czy na przykład nie pali wam się i nie oglądacie na przykład według kolejności? Tutaj jest pytanie do was, ciekaw jestem w sumie, co wy tutaj powiedzmy o tym sądzicie. Cały czas też pracuję nad jakąś grafiką tego Gdańska. Chcę, żeby to wyglądało naprawdę ładnie i nie chcę po prostu tego popsuć, dlatego jeszcze tej grafiki tutaj nie ma, ale ona się pojawi, to na spokojnie. Dobra, mamy raptorka, który nie ma siodła. Więc weźmiemy sobie Karolcie. Co prawda nie wiem, czy będę w stanie... jestem w stanie bardzo powoli jechać. Więc wyjedziemy sobie tymi raptorami kawałek. Tam też jest Bronto, którego zresztą widzieliście. Bronto tutaj będzie stał, bo Bronto od czasu do czasu robi tutaj małą rundkę. Przechodzi sobie i zbiera po prostu narkotyki. A właściwie bardziej ja przechodzę nim i zbieram te narkotyki. Dobrze, teraz tak. Potrzebuję od ciebie tego. Dzięki. Ja zostawię też od razu jajko, myślę, jak będę sobie to przestawiał, żeby troszkę czas zająć. Nie wiem też, czy nie jest gra troszkę za głośno. Nie jest za głośno, jest idealnie. Jest fenomenalnie po prostu. Dobrze. Teraz jajko musimy sobie rzucić. No i to jajko jest już spore. Too cold. Czy nigdzie tu nie ma drewna? Naprawdę tu nigdzie nie ma drewna? Zabieram cię, bo potrzebuję pójść po drewno. To jest coś, czego nie przewidziałem, że tutaj nie będzie drewna. Tu też się wypaliło, no trudno. No trudno, nic na to nie poradzę. Na ciebie to zarzucę. Niestety chyba nie będę z tobą w stanie wyjechać, bo masz za mało wagi. Ty to masz tyle samo. Tak. 140 wagi to jest jednak troszkę za dużo. I nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Dobra, zjeść trzeba coś. Po trochę drewna, przynajmniej trochę, żeby właśnie na sam początek starczyło na rozgrzanie trochę tego jajka. Ej, witajcie z powrotem. Niestety gra jak na złość postanowiła się skraszować. No niestety plusem, minusem jest to, że niestety po pierwsze musiałem niestety wejść na nowo do gry.
Plusem jest na pewno to, że nie musieliście oglądać, jak sobie ścinam drewno, bo to na pewno nie było ekscytujące i interesujące, dziękuję. Wrzuciłem sobie jajko, wrzuciłem sobie ogień, więc widzicie w tej chwili o światło, które się wydobywa stamtąd. A ja powolutku stwierdziłem, że będę sobie tutaj wyprowadzał te moje raptory po prostu stąd i będę musiał je zabrać sobie z powrotem do bazy i tego nowego raptora ustawić po prostu w tym nowym miejscu. Nasz drogi tutaj Don Vito będzie sobie biegał oczywiście dalej po naszej oazie, bo nie jest zbyt duży i nie jest zbyt wymagający. Okej. Pięknie. Bramę zamknąć. Tak jakby co. Tutaj drugą bramę zamknąć. Też tak jakby co. Wspaniale. Możemy sobie lecieć na górę. Możemy sobie ogarnąć, co tutaj ciekawego jest. Jajko jeszcze się nie ogarnęło. Jajko, o! Prawie idealnie przyszliśmy. A zresztą, może najpierw... Jest Rex. Imprint. Dobra. Niestety, lekko przegapiliśmy. Dam mu cokolwiek swojego mięsa. Bo nie wiem, czy tu jeszcze jakiekolwiek... Nie, na pewno tu mięso się nie ostało. Tu musi być coś, dokładnie. Jest i mały Rex, dobrze. Mały Rex dostanie od nas trochę jedzenia, na spokojnie będzie mógł sobie pomieścić na tyle. A my będziemy musieli sobie małego Rexa stąd wyciągnąć. Mały Rex będzie na pewno wkurzający, a on na paczce jakiejś siedzi, dlatego. Będę musiał go stąd wyciągnąć, bo niestety on nie da sobie tutaj rady. Oj, prawie sam zleciałem. Rex, czy ty mógłbyś się nie bagować? Prosiłbym cię. Czemu on lewituje? No jest na pewno wielkości człowieka, nie większy. Jest dosyć ciekawy, jest... Nie wiem, jak go tu jeszcze określić. Ja to lubię ogólnie oglądać stworzenia bez tego. O, bez nazwy. Bo wtedy w całości można je po prostu zobaczyć i podziwiać. No jest na pewno ciekawy. Mały Rex. Ale na pewno nie chce się ruszać i to mnie zadziwia. A potrzebuje, żeby się ruszył. Bo musi zejść na dół. Jeśli nie zejdzie na dół, a tu urośnie, to będzie naprawdę słabo. No dobra, nic innego nie zrobimy. Jak po prostu tak. Poczekaj tam sobie chwilę na mnie. Bęk. Bęk. Dobrze. Jest i nasz mały Rex. Czy taki mały? Nie wiem, na pewno ma bardzo krótki ogonek. Wygląda dosyć śmiesznie, muszę przyznać. O, teraz się postanowił na mnie gapić. Trochę oko ma niedopracowane, to na pewno widzę. O. No to na pewno. Rośnie na pewno z każdą chwilą, a ja muszę go wyprowadzić jak najszybciej. Bo jeśli on mi tu urośnie i będzie po prostu taki duży, to będzie naprawdę źle. Chodź za mną. Jak odbiega śmiesznie. Strasznie kraczato biega. No i musimy go tu sobie wyciągnąć niestety. Chodź może tak na skrzyżowanie idealnie. No, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Dobra. Stój tu sobie, włączymy sobie to, żeby widzieć po prostu jego nazwę. Jak tam z tym... Nie, nie, on ma teraz... Nie! O nie, on się tu utopi. On się tu utopi, jak nic. Chodź tu. Chodź tu, bo się utopisz. Nie wierzę w to. No chodź. On się utopi, jak nic. Nie ma w ogóle opcji, że nie. On utknął tam. Czy dam radę go wyciągnąć zanim zginie, czy nie? O, idzie, dobra. Porusza się jakoś.
prawda? Nie wylazł z tego jeszcze całkowicie. No chodź, chodź. Chodź, bo zaraz zginiesz i będzie naprawdę źle. Może szczękami go wyciągnę. Może nie. Aaaa! Dobra, wyleciał. Jest, chodź. Chodź w tą stronę, tu. W tą stronę. On idzie czy idzie w miejscu? Ja nie wiem, czy on nie może się poruszać, czy o co chodzi. On się bardzo powoli porusza. Ale jak już ma głowę wynurzoną w miarę, to chociaż tyle. Masakra. Naprawdę jakaś masakra. Oj, będę musiał z nim wyjść chyba nawet przed tą bramę, bo to jest za mała brama dla niego. O, już nie ma feeding through. A jedzenia nie ma zbyt dużo przy sobie. Dobra, wyjdź tu kawałek, ja po tobie pójdę po jedzenie, dobrze. Fenomenalnie, poczekaj tu. A, to znowu ja wskoczyłem sobie do wody. Ech, same problemy z tymi dużymi stworzeniami. No, właściwie to mogę nawet tutaj. Dobrze. Mięso. Mięsa potrzebujemy, myślę... Wezmę ze 3 sztuki, a co mi tam? Put out of fire. Put out. Dobra. Dobrze, Rex sobie tutaj powoli rośnie. Znowu zaczął się sam kręcić. Chodź za mną. Chodź, tu idziemy. Oczywiście brama jak zwykle musi się otworzyć nie w tą stronę, w którą potrzeba. Rex chodzi trochę jak upośledzony. W sensie nie tak jak ja bym chciał. No, zaraz urośnie, to będzie dało, to da radę tu przejść. Aha, chyba że mu się jedzenie skończy. Teraz tak, to można wyrzucić, to można wyrzucić. Ile ty już masz tego statusu dorosłości, że tak się zapytam? Nie jestem nawet w stanie stwierdzić, bo wlazłeś znowu za jakieś coś i... Ach, ten Rex. Czemu ta brama nie może się otworzyć normalnie w drugą stronę? Zawsze w tą musi się otworzyć, no dobra. Niech będzie w ten sposób. Stój, czekaj chwilę. Jeszcze kawałek musi przejść, ech. Chodź. Dobra. Teraz będziemy w stanie tu przejść, okej, wspaniale. Teraz już jest trochę większy, już jest większy od raptora nawet. Oh my god. Co tu się dzieje z nim, to ja po prostu nie jestem w stanie skomentować. Tu idziemy. Przyjdziesz tu? Jesteś w stanie? Nie, znowu pobiegnie naokoło. Oh my god, no. Czy ty naprawdę nie potrafisz przejść normalnie? Stój tutaj. I teraz spróbujemy go zawołać. I tak pewnie nie przyjdzie tak jak będę chciał, ale co mi tam? Idzie czy nie idzie? Teraz. Wskoczy do wody. Mogę się założyć. No i... Co ja z tobą mam? Co ja mam z tym T-Rexem? Ten T-Rex nie jest w stanie pójść tak jak ja bym chciał, a zaraz będzie za duży, żeby go stąd wyprowadzić. No chodź, chodź. Tutaj i teraz tu idziemy, powoli. Chodź. Powoli. Nie wiem, czy jak będę kucał, to będzie lepiej.
Nie, nie będzie lepiej. Nie ma w ogóle opcji go wyprowadzić w ten sposób, on jest za głupi. Będę musiał rozwalić jakąś ścianę, będzie szybciej. Dawaj tu. No chodź, chodź. No, tędy chociaż wyjdziesz. Tyle jesteś w stanie zrobić. Śmiesznie biega. Zaraz sobie go potestujemy dalej, ja tylko sobie bramy pozamykam. Dobra. Juvenile Rex, poziom 13. 1800 zdrowia, no nie najgorzej. Prawie połowa. Na razie biega dosyć śmiesznie. Właśnie, ktoś z was zadał pytanie a propos siodła. Jak widać, siodła nie można założyć niestety sobie na stworzenie, które nie jest jeszcze dorosłe. No i tego niestety wam nie pokażę, czy jak on wygląda sobie z siodłem, bo nie można. Tyle. Ale jest na pewno dosyć śmieszny, dosyć ciekawy wygląd. No teraz jest już o wiele większy od mojej postaci. O. Teraz to mogę już sobie pod niego wejść. Teraz mógłby na spokojnie już nas zjeść pewnie. No ale jednak. Na początku był o wiele mniejszy. Rośnie, rośnie to strasznie szybko po prostu. Juvenile Rex. Ja niestety nie mam też więcej siodeł na Rexa, co jest jakoś też na swój sposób problematyczne. A ja go tu zostawię samego dla siebie na chwilę. Polecę po prostu posiodło, które mam w bazie. I z tym siodłem sobie tu przyjdziemy, będziemy mogli sobie od razu zrobić taki, powiedzmy, no nie wiem, taką jazdę testową. O, skoro się już również zespawnowały kamyki, to sobie je pozbieram. Dosyć szybko pójdziemy sobie do bazy i od razu będziemy mogli znowu trochę wrzucić chityny do robienia. Znaczy chityny, cementing paste'u. O, małpa. Małpy też za bardzo nie chcę na razie bić. Małpa jest jeszcze dosyć mocna. Nie wiem co prawda, który poziom, ale wolę tego nie sprawdzać na swojej skórze. Pięknie, 21. I możemy sobie polecieć, wsiąść siodło, wrócić do niego i mam nadzieję, że on sobie tutaj trochę urośnie. Powoli cały czas coś tutaj się dzieje na tym sejwie, cały czas coś muszę craftować, cały czas coś robić, ale mówię, z wszystkich stworzeń, które tutaj zapowiadają twórcy, na razie byłbym chyba najbardziej zadowolony właśnie z Achatiny, czyli z tego ślimaka całego i z bobra, ponieważ no drewno nie ukrywam, że przydałoby się w jakiejś większej ilości, a jeszcze w ogóle fajnie, bo jakbym mógł go puścić na jakimś obszarze i żeby sam po prostu to drewno ścinał i bym po prostu przychodził do niego co jakiś czas i sobie zabierał to drewno. Myślę, że byłoby jeszcze o wiele lepiej. Niestety nie jest to chyba raczej możliwe w tej grze. Dobrze. Teraz tak, kamień. Kamień i możemy sobie jeszcze 12 skraftować. Niestety 8 kamieni na jeden idzie. Co jest? A tu się drewno skończyło. To sobie wrzućmy tak na razie. Może nie na razie, a wrzucimy sobie jeszcze trochę więcej drewna. To było najmniej, pamiętam, właśnie wrzuconych rzeczy. O, tutaj cementing paste dalej nieporobiony. Tutaj drewna trochę jeszcze dozbierałem. Więc sobie tu wrzucimy jeszcze setkę drewna, żeby to się cały czas przepalało jednak. A ja muszę polecieć sobie, o, tam cały czas się palą, widać to. Ja muszę sobie pójść tutaj do Rexony, bo ona ma w tej chwili siodło na sobie, pięknie. I możemy wrócić się na spokojnie na po prostu plażę do naszego nowego Rexa, którego oczywiście również nazwę zostawiam specjalnie wam. Mam nadzieję, że wy coś wymyślicie ciekawego. Ja jak zwykle pomysłów zbytnio nie mam, bo to wy nazywacie sobie tutaj wszystkie stworzenia, przynajmniej w większości, nie pamiętam czy w ogóle było stworzenie, któremu sam nadawałem nazwę. Czy takie było? Nie pamiętam. Chyba nie było takiego stworzenia, któremu... Nie, było takie stworzenie, któremu sam nadawałem nazwę. Był to pan Bezużytecznik. Pamiętam to. Bezużytecznik i Bezużytecznica. Jedno i drugie piękne dodo, które do tej pory mam. Od pierwszego odcinka, od pierwszego dnia... Nie, w sumie nie od pierwszego dnia. To był chyba trzeci dzień, jaki przejmowałem. Tak jakoś mi się kojarzy. Możliwe, że to był właśnie trzeci dzień. No to jakoś tak od trzeciego dnia w tej grze, a mamy w tej chwili 515, więc no... Troszkę tutaj jednak czasu spędziliśmy w tej grze. Nie wydaje się, żeby jakoś wielce urósł. To ci wyrzucimy, mięsa jeszcze masz. Mam też na ciebie siodło, więc chwilę trzeba niestety poczekać, a już jest w połowie. Już jest, nie no, nawet trochę więcej niż w połowie. Bo jego głód sobie tu rośnie, wagi ma już 250, więc co?
to leci zdecydowanie o wiele lepiej niż myślałem. No, po mniej więcej 0,4 cały czas sobie tutaj rośnie ta waga, więc jeszcze troszkę czasu powinno to zająć. Jakbym zwiększył jeszcze 10-krotnie, to by po 4 leciało. Po 4 to zajęłoby wszystko w okolicy 100 sekund, czyli jakoś 2 minuty by dorastał T-Rex. Ciekawe było, jakby właśnie tak jadł jedno mięso, powiedzmy, i nagle z takiego strasznie malutkiego rosłby na takiego mega wielkiego. Też ciekawe, czy twórcy coś takiego przemyśleli, że coś takiego ktoś będzie chciał zrobić. W każdym razie ja sobie poczekam tą chwilę i kiedy on już się tutaj troszkę bardziej ogarnie, to powrócimy. No i nasz T-Rex jest już troszkę większy. Muszę wam powiedzieć, że myślałem, że zmieni kolor pod sam koniec, ale widzę, że nie zmienia koloru, będzie czerwony. I to bardzo mi się podoba, bo będzie wyglądał trochę jak alfa. Co prawda nie będzie aż tak duży, ale będzie czerwony, to mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię właśnie czerwone, czarne, białe kolory, więc tego typu właśnie stworzenie będzie bardzo fajne. No i on sobie dorasta w tym momencie adolescent i zaraz przestanie być adolescent właśnie. Będziemy mogli założyć mu jego wspaniałe siodło, wyrzucić zepsute mięso, które jest nam niepotrzebne, i będziemy mogli się na nim po prostu przejechać. Co myślę będzie dosyć ciekawe. Już dawno nie jeździłem na zwykłym T-Rexie i to jest myślę dosyć ciekawe. Powiedzmy przeżycie na nowo, bo jest to nowe stworzenie, które posiadam. Co prawda nie mogę go całkowicie oświetlić, bo gra niestety wymaga ode mnie tego, żeby lekko rozjaśnić ekran. Ale no cóż, trudno. Udało nam się zrobić Rexa. Imię dla niego jest oczywiście waszą teraz tutaj zagwozdką. Dodam tylko tyle, że jest to on i możecie wymieniać tutaj męskie imiona dla Rexa. Tak samo on będzie również zaparkowany pod naszym domkiem. Tu będzie, widzę, jego pierwsza ofiara, czyli Fiomia. Co prawda obrażeń on dużych nie będzie miał, ale na dwa uderzenia wystarczająco, żeby taką Fiomię sobie załatwić. Cóż, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeszcze standardowo zakończymy sobie odcinek z T-Rexem w dosyć specyficzny sposób. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!